Witam Państwa, Monika Chojecka w programie Idź Pod Prąd na żywo. Ze mną pastor Paweł Chojecki. Witam Cię serdecznie. I nasz specjalny gość, którego już dobrze znacie, oczywiście redaktor Iwan Belostenko, nasz korespondent z Izraela. Witam Państwa. Właśnie o tych sprawach izraelskich dzisiaj będziemy mówić najwięcej, ponieważ wczoraj odbyły się wybory do Knesetu, do parlamentu izraelskiego. Ale zanim o tym, to chciałam Was serdecznie zaprosić do akcji ulotkowej, ponieważ już w ten piątek, 12 kwietnia, kolejny młodzieżowy strajk klimatyczny, a my z tej okazji stworzyliśmy ulotkę. Podwyżki rządu PiS skutkiem walki Unii Europejskiej ze zmianami klimatu. CO2 nie zmienia klimatu. Zobacz, ile zapłacisz. No, niesamowita ulotka, szata graficzna Olga Gazda. A merytorycznie pomagał przede wszystkim dr Marian Gorol. Bardzo dziękujemy. Szefem był redaktor Tymoteusz Chojecki. I też pomoc między innymi Marcina z klubu Idź Pod Prąd Wrocław, a także Mateusza z klubu Idź Pod Prąd Warszawa. Alex Newman też pomógł. Także dziękujemy Wam serdecznie. I już ta ulotka jest do pobrania na naszej stronie idźpodprąd.pl. I bardzo Was zachęcamy, żeby właśnie te ulotki, które albo macie już w klubach, dostaliście na ostatnim zjeździe, albo można jeszcze zamówić, można też ściągnąć i wydrukować w swoim zakresie, rozdać tej młodzieży, która no, niby w dobrej wierze, ale w niewiedzy protestuje przeciwko zmianom klimatu. A jak możecie przeczytać w tej ulotce, tam są dane historyczne, dane naukowe, że emisja CO2 nie wpływa na zmiany klimatu. To wszystko w piątek. Będziemy o tym więcej rozmawiać, mam nadzieję, też z kolejnymi gośćmi. A my przechodzimy już do tematu głównego, czyli wybory w Izraelu. Wygrywa Benjamin Netanyahu. I co to oznacza? Rzeczpospolita pisze, Netanyahu wygrywa wybory, Izrael przesuwa się w prawo. Iwan, ty jesteś, z tego co wiem, trochę sceptyczny do tego, żeby nazywać partię Likud, czyli partię Benjamina Netanyahu, jako taką prawicę, ale postrzegana jest jednak jako bardziej prawicowa partia. Co byś powiedział na temat tej wygranej, czy rzeczywiście to oznacza jakiś skręt w prawo Izraela? Nie, to na pewno nie to prawo, które my rozumiemy jako prawo. Likud jest, tak jak już mówiłem, wielokrotnie podobny do PiS-u, jeżeli chodzi o realia polityczne. W Izraelu jest bardzo podobnie, też jest dwie takie założycielskie partii, to jest Likud i, no, tam zmieniali nazwę, ale to jest ta lewica, nie? Teraz Avoda już rozpadła i teraz powstał ten niebiesko-biały, ale ta prawica, tam powstała taka partia tego ministra edukacji Naftali Bennett, który deklaruje, że to powstała jakaś nowa prawica. Żydowski dom. To był poprzedni. A później rozpadło i teraz on zrobił nową partię, nowa prawica, która nie przyszła co najmniej do tej pory, jeszcze tam liczą te ostatnie głosy z żołnierzy. Ale nawet ta nowa prawica, która już otwarcie deklarowałem, że ta stara prawica to jest stara nieprawica i tym tam cała ich kampania wyborcza była na tym oparta, to widać, że większość jednak nie przekonali się, że jeszcze są gotowi porzucić tą starą rzekomą prawicę i zostali z Netanyahu. Ani ta prawica, ani ta nowa prawica wcale nie są prawicowi. A jakbyś dał taki przykład, no dlaczego mówisz, że ta prawica spod znaku Likudu nie jest prawicą? No, bardzo prosto, chcą nagadać się z Arabami i chcą podzielić Izrael. To tyle w temacie, nie myślę, że... Tam oczywiście można dużo przykładów dawać, to nie jest, nie mają myślenie takie wolnorynkowe, tam pełne gęby tych wszystkich haseł, ale tak naprawdę nawet jak tam deklarują, że będą coś robić w tym kierunku, to i tak później ulegą presji z różnych stron i pójdą na ustępstwo. Ja Netanyahu wielokrotnie był w Moskwie, z Putinem dogadywał się. Jest taki gra na co ma. Na dwa fronty. Z jednej strony Donald Trump, wiemy przecież, no, bardzo dobre stosunki z Ameryką, a z drugiej strony rzeczywiście już kilkanaście wizyt czy spotkań
Benjamina Netanyahu z Władimirem Putinem. No tutaj mamy głos taki trochę sceptyczny ze strony Iwana. Iwan, przypomnę, jest Żydem, ale również polskim patriotą. Bardzo się cieszymy, że możemy z tej perspektywy też komentować te wybory. Ale ciebie spytam, no bo tutaj rzeczywiście jest ten Likud, to jest ta, powiedzmy, prawicowa, tak się nazywa ta partia. Jest może precyzyjnie nazwać konserwatywna. Konserwatywna, no tak, okej. Okay. Troszeczkę rozwadnia to pojęcie prawicowości ze względu na to, że tak jak Iwan powiedział, część naszych widzów no bardzo tak sztywno określa to, co jest prawicowe i tu rzeczywiście ta partia Netanyahu nie spełnia tych wszystkich kryteriów, no a tak powiedzmy konserwatyzm, no to jeszcze tam jakiś się znajdzie. Konserwatywna partia Likud i ta koalicja, o której mówił Iwan, niebiesko-biali, taka bardziej liberalna, jak się ją nazywa w Izraelu, czy centrowa. Jak ty myślisz, jak to wpłynie na Izrael i czy rzeczywiście to jest taki skręt w prawo? Myślę, że tu żadnego skrętu nie ma, bo premier zostanie zapewne ten sam, także to jest kontynuacja, nie? Nie wiem skąd. Na przykład Rzeczpospolita pisze, że bardzo dobry wynik zanotowały dwie partie ortodoksyjne. Mhm. Sefardyjski Szas i Zjednoczony Judaizm. Tory zdobyły 16% głosów i stały się trzecią siłą w Knesecie. No, tylko pytanie, czy... A po poprzednich wyborach ledwo przekroczyły próg wyborczy, także no tutaj jest jakiś... To można powiedzieć, że nastroje religijne się ożywiają w Izraelu. To tak, ale czy to jest ta prawica w naszym znaczeniu tego słowa, to nie wiem, to może Iwan coś więcej powiedzieć. Czy te partie ortodoksyjne, one na przykład w sprawach ekonomicznych czy sprawach socjalnych są prawicowe? Obawiam się, że nie, bo z tego co wiem, to ortodoksi żyją na socjalu. No to jacy to prawicowcy? Także oni na budżecie żyją, z drugiej strony na koszt innych podatników. W Rzeczpospolitej czytamy, że słabnie tradycyjna lewica, Partia Pracy, dostała 6 mandatów, co jest najsłabszym wynikiem w historii, a partie jeszcze bardziej lewicowe dostały jeszcze gorsze wyniki. Także no coś widać, że jednak... Nie, to ożywienie religijne na pewno... O tym mówił też nasz gość, wykładowca Koledżu Biblijnego z Izraela, Andreas Sztuc. Właśnie Żydów tych mesjanistycznych, tych, którzy uwierzyli, że Jezus Chrystus jest tym obiecanym Mesjaszem i jest Bogiem, który przyszedł, aby nas zbawić. Bogiem, który przyszedł na ziemię, przyjął ciało człowieka z zewnątrz, uznany za człowieka, złożył doskonałą ofiarę na krzyżu. O tym mówił w synagodze w Kazimierzu Dolnym. Jest piękny wycinek z tego spotkania, gdzie już profesor Sztuc rezygnuje z mówienia po angielsku. Ma żonę Polkę, stąd umie się porozumiewać po polsku i zaczyna już polski apel, po polsku apel do Polaków. Żyd w synagodze wzywa do uwierzenia w Jezusa Chrystusa. No tego to naprawdę chyba dawno w Polsce ten moment znajdziecie na było. Naszym Facebooku, na Twitterze, Idź Pod Prąd, możecie już teraz podać dalej. I Andreas Sztuc mówił, że ożywiają się w Izraelu oczekiwania mesjańskie. To znaczy, że ci ortodoksi po takim czasie takiej smuty, takiego trochę wątpienia, czy ten Mesjasz to w ogóle przyjdzie i tak dalej, teraz rzeczywiście są w takim coraz większym oczekiwaniu, że Mesjasz przyjdzie. Czyli nie chodzi o Jezusa, tu podkreślam, oni odrzucają, mówię o ortodoksyjnych Żydach, nie mesjańskich, ortodoksyjni Żydzi odrzucają Jezusa Chrystusa jako obiecanego im Mesjasza, ale teraz oczekują Mesjasza i profesor Sztuc ma bardzo niepokojące przewidywania w związku z tym. Bierze, nakłada na to jeszcze ten plan odbudowy świątyni, który też opisany jest zresztą w Księdze Apokalipsy. Nakłada na to te różne plany dogadania się z Żydami, o których z Arabami, przepraszam, Żydów z Arabami, o których mówiłeś. Nakłada na to
ten proces tych ruchów międzyreligijnych, między innymi papież Franciszek ogłasza tu braterstwo wszystkich religii, a szczególnie wzywa katolików, by wsiedli do jednej arki braterstwa z muzułmanami, jeśli to, czyli do powstania jednej światowej religii, jeśli to wszystko razem się połączy, no to pojawia się właśnie ten apokaliptyczny plan, już tak można powiedzieć w bliskim horyzoncie czasowym, że Żydom pozwoli się zbudować świątynię na tym miejscu, wzgórzu świątynnym, tam gdzie stoi meczet. Jakiś kompromis z islamistami zostanie osiągnięty. Część tej świątyni zostanie prawdopodobnie oddana islamistom, czy w ogóle wszystkim innym religiom, ale też jednocześnie Izrael przyjmie gwarancje pokojowe jakiejś siły międzynarodowej, jakiegoś rządu światowego. Kulminacją tych gwarancji będzie zbezczeszczenie tej świątyni, zerwanie tego porozumienia z Żydami przez Antychrysta i rozpoczęcie drugiego Holokaustu, tym razem na skalę już globalną. O tym powie wam właśnie profesor Andreas Sztuc pod koniec tej pierwszej części programu. Pokażemy wam fragment jego wystąpienia w programie politycznym. Z tym właśnie wiąże wzrost notowań, czyli to, co powiedział parę dni temu profesor Sztuc, okazało się prawdą już w wyniku, zostało potwierdzone przez wynik wyborczy, że te słabiutkie w poprzednich wyborach partie ortodoksyjnych Żydów teraz już mają taką reprezentację, która będzie decydowała o rządzie. Bo przypominamy, że tu wynik Likudu i tak, tych socjalistów wynik jest bardzo podobny. Jest tam 35-35, jakoś mamy tak. Tam dane nie wiem do końca. Z 94% punktów wyborczych to było 29,2% zarówno dla Likudu, jak i dla niebiesko-białych. Tak, ja powiedziałam o ilości miejsc w Knesecie. 35, to jest 35, tak, tu jest remis. I 35. Dlatego te partie właśnie ortodoksyjnych Żydów, które w takich dużych proporcjach wejdą, będą decydować o być albo nie być tego rządu, czyli ich wpływ na władzę będzie nadreprezentatywny, jeśli chodzi o wynik wyborczy. Tu taką rolę kiedyś w Polsce zawsze odgrywała, nie wiem, czy państwo pamiętają, Unia Wolności albo Unia Demokratyczna. Ona zawsze miała wynik około 10%, ale ona o wszystkim decydowała, nie? Bo do kogo przystała, no to ten tworzył koalicję większościową rządzącą, nie? Czyli teraz właśnie ci ortodoksi będą naprawdę mogli dyktować warunki. Ktoś tam nie pochodzi z tej Unii Wolności, który jest obecny w rządzie? No to wiesz, wczoraj to, czy wczoraj nie mówiliśmy o tym właśnie panu? Polskie elity wszystkie wywodzą się z systemu katokomunistycznego, z PRL-u, dlatego już tutaj sama Unia Wolności jest tylko pewnym etapem w historii tego katokomunistycznego spisku. Czy rzeczywiście uda się Benjaminowi Netanyahu i jego Likudowi stworzyć koalicję rządzącą, twoim zdaniem? Bo tak jak mówiliśmy, ta poprzednia koalicja rządząca po wyborach w 2015, ona też była złożona właśnie z Likudu i tych mniejszych partii. Czy to się uda? No, na przykład Gazeta Wyborcza pyta, czy rzeczywiście to się uda. Dziennik.pl. Czy Netanyahu będzie w stanie stworzyć rząd? Ja myślę, że tak, bo te globaliści w Izraelu mają dość wtyków w tych różnych małych partyjkach. Na pewno Szas i te ortodoksyjni Żydzi są jakby otwarci na jakieś korzystne propozycje i dla nich to tak naprawdę liczy się tylko pieniądz. Mhm. Chociaż udaje mi się, że tam Biblia i tak dalej, więc to już nawet sam ten ortodoksyjny Żydzi, to jest wystarczy, że zablokować albo skierować jakiekolwiek zmiany. A jeszcze do tego te wszystkie małe partie, Lieberman na pewno dołączą jego, dostanie prawdopodobnie ten ministra obrony, więc no, będzie jedna wielka impreza w chlewie.
Ciekawie, czy pan Katz, zdaje się, tak się nazywał, ten, co tak obrażał Polaków, Izrael, czy też będzie ministrem spraw zagranicznych? Tak? No, to pytanie jest ważne albo, dla Polaków. Z tyłu sterować, albo z przodu. Dowiemy się za parę dni. A no tutaj rzeczywiście znów sceptyczna postawa Żyda wobec żydowskiego rządu czy parlamentu. No jest to zrozumiałe, zobaczcie, no bo wiesz więcej o tym i znasz to od podszewki. Mieszkałeś również w Izraelu. Zobaczcie, że bardzo podobna sytuacja jest wśród polskich patriotów, że też no, krytykują swój rząd, nie są z niego zadowoleni. A z zagranicy to lepiej wygląda. A nawet wykazują jego zdrady, tak jak my tu często robimy, zdrady obietnic wyborczych, zdrady narodowe. Wczoraj mówiliśmy właśnie o tym przedstawicielu Unii Wolności, czyli prezydencie Dudzie. Także zobaczcie, jaka jest analogia pomiędzy Izraelem a Polską, także w tej sytuacji politycznej, że też Żydzi nie są zadowoleni ze swojego, powiedzmy, narodowego, patriotycznego, czy tam prawicowego, czy konserwatywnego, no to już staw właściwe rządu. Myślę, że najważniejsze w tych wyborach to jest to, że plan pana Kushnera, Greenblatta, czyli ogólnie plan administracji Trumpa, zostanie niebawem wcielony w życie. Nie? To myślę, że jest najważniejszy wynik tych wyborów. Wszystko inne to są takie dodatki, takie, którym być może się tam będą emocjonować ludzie, będzie im się to rzucać jako takie tematy zastępcze, ale kluczowym komunikatem z tych wyborów to, że plan Kushner-Greenblatt, plan Trumpa będzie wcielony w życie. Nie wiemy jeszcze, jaki to plan, mamy pewne podejrzenia, mamy pewne symptomy. Mówiliśmy o tym, poświęciliśmy w marcu cały program, mamy ekskluzywny wywiad z panem Greenblattem. Przyjaciel i doradca prezydenta Trumpa, specjalnie dla Idź Pod Prąd, właśnie Jason Greenblatt. Przeczytać na naszej stronie idźpodprąd.pl. Jest notka specjalna w polskich mediach, praktycznie tak wyczerpującego omówienia planu pokojowego dla Izraela nie znajdziecie nigdzie poza telewizją. Idź Pod Prąd, niestety inne media to albo przemilczają, albo tylko gdzieś zdawkowo o tym mówią, a myślę, że to jest kluczowa sprawa, nie tylko dla Izraela, a dla całego świata, bo ten plan, tak jak wykazywaliśmy w programie sprzed około miesiąca, on będzie oddziaływał nie tylko na Izrael, to już wiadomo, że to jest coś ważnego, no bo Izrael jest takim, można powiedzieć, przedsionkiem do Europy, granicą między Europą a Azją, między islamem a cywilizacją europejską, ale będzie miał znaczenie dla przebudowy architektury całego Bliskiego Wschodu. Mówiliśmy, że prawdopodobnie będzie tam pomysł z przeniesienia centrum handlowego świata gdzieś w okolice tego starożytnego Babilonu, jak zapowiada Biblia, i zbudowania jakiejś strefy wolnego handlu czy jakiejś unii politycznej, coś na wzór Unii Europejskiej, że to jest nasze przypuszczenie, to nie jest jeszcze pewne. No zobaczymy, co objawi nam tu administracja Trumpa za kilka czy kilkanaście dni raczej. Myślę, że to gdzieś będzie pod koniec kwietnia. A jeśli centrum ekonomiczne całego świata ma się przenieść tam, jeśli ma powstać nowy twór geopolityczny, jakaś Unia Bliskowschodnia, a mówię, na to mi to wygląda, no to już nawet jak ktoś nie docenia roli Izraela w tym planie Boga dla świata, czy objawionym w Biblii, no to już z tego faktu wie, że to, co się teraz tam wydarzyło i wydarzy w Izraelu, będzie na wszystkie kraje świata oddziaływać w sposób bezpośredni. No, a drugi poziom to jest ten. Apokalipsa to nie fikcja. Bo dlaczego my, nie znając tego planu, o nim mówimy i będziecie i to mogli w szczegółach, w większych szczegółach niż jego autorzy. Będziecie mogli zweryfikować, czy to, co mówimy, się ma sens, czy nie, za, myślę, niespełna miesiąc. To dla każdego człowieka ma bardzo ważne przełożenie, bo to oznacza, że jesteśmy naprawdę tuż przed odjazdem pociągu. Jezus dzisiaj jest czas łaski, czyli Jezus każdemu indywidualnie oferuje zbawienie. Dokładnie w ten sposób wręcz to uczynił personalnym, że powiedział, że oto stoję u drzwi i kołaczę, u Twoich drzwi. Jeśli kto posłyszy Jego głos,
Jezus wejdzie i zaprosi go do siebie, Jezus wejdzie i będzie z nim. Rozumiecie, że to już nie jest tylko, że gdzieś, słuchajcie, jak chcecie, to idźcie w tamtą albo w tamtą stronę. Nie, Jezus jest już u twoich drzwi. Nie? Ale to się za chwilę może skończyć, bo wchodzimy w okres naprawdę takich wypełniania się coraz większej ilości proroctw mesjańskich, tych już powrotu Chrystusa. O tym mówił też profesor Sztuc, kiedy ty chyba zapytałeś go, jakie widzi następne znaki eschatologiczne, czyli mówiące o końcu tego czasu łaski, czasu Kościoła, no to wymienił właśnie te dwie rzeczy. Przyjście tego rządu światowego, czyli dyktatora światowego i odbudowę świątyni. Rzeczywiście o tym będziemy jeszcze za chwilę mówić, ale a propos ulotki, którą pokazałeś, Apokalipsa to nie fikcja, to jest druga nasza propozycja, tak naprawdę już trzecia po PiS przyjmuje imigrantów. Dokładnie. To jest też dzięki, to się wszystko stało dzięki John Birch Society, które nas zachęciło do tego, żeby nie tylko działać w internecie, ale i w realu. Ale i w realu, i żeby w sensie mieć papierowym. Nie? Właśnie coś konkretnego, co można dać czy znajomym, czy przechodniom. I tutaj też jest na końcu, na samym końcu ulotki, no taka no, chyba najciekawsza, najciekawszy moment jest... A to będziesz spoilerować? No dobrze, to zobaczcie sobie tą ulotkę, idźpodprąd.pl, tam już teraz możecie zobaczyć całą ulotkę i zerknijcie na sam dół pod napisem uwaga. Nie będę spoilerować. No to już nie jest ulotka, to jest już taka broszura, nie? Bo to ma 8 stron. To naprawdę jest bardzo fajnie wydane. Możecie to sobie zamawiać. To też zajęcie dla naszych grup biblijnych. Być może przy okazji świąt ludzie, no, zwykle są tam zajęci, jak były ksiądz Jurek mówił, głównie tam święceniem jajek, ale może niektórzy wyjdą ponad poziom szyneczki, jajeczka i chrzanu i pomyślą coś o tym, po co Jezus umarł, co to z tym zmartwychwstaniem. Jakbyście chcieli, to mogę wam wysłać PDF książki, która pokazuje, że nie ma innej możliwości wytłumaczenia tajemnicy pustego grobu, jak tylko to, że Jezus rzeczywiście zmartwychwstał. Czyli to jest książka ateisty, który chciał obalić, chciał wykazać, że nie było zmartwychwstania, wyszło mu inaczej. Także kto by chciał, piszcie do mnie, wyślę wam PDF. Kontakt małpa idźpodprąd.pl. Ale myślę, że też ta ulotka może takim ludziom, którzy niekoniecznie chcą wejść w takie zawiłości archeologiczno-medyczno-historyczne, pokazać, bo tu są zdjęcia z gazet, nie? To nie jest, wiecie, jakieś, tu nie ma dużo Biblii, tu są zdjęcia z gazet. To jak profesor Sztuc mówił, że jego dziadek mu powiedział, w jednym ręku trzymaj Biblię, a w drugim idź pod prąd, czyli gazetę, nie? Znaczy jeszcze wtedy idź pod prąd nie było, jak to dziadek powiedział. Myślę, że do tych ludzi, którzy troszeczkę się interesują polityką, ta broszura może obudzić, czy wzbudzić ich pewien niepokój, czy rzeczywiście to, co się dzieje, nie prowadzi do tego apokaliptycznego końca, o którym mówi Biblia. Także czas świąt, myślę, to dla naszych wierzących widzów czy grup biblijnych, to jest dobra okazja. Proszę, zamawiajcie sobie te ulotki, będziemy wam wysyłać i rozdajcie swoim znajomym, czy przy okazji spotkań rodzinnych, czy gdzieś, jak będziecie mieli okazję gdzieś w swoim mieście czy na wsi. Sklep małpa.idźpodprąd.pl to mail naszego sklepu, stronę znacie, a jeśli chodzi o ten program polityczny, wywiad z profesorem Andreasem Sztucem i redaktorem Belostenko, Nawrócony Żyd o planie pokojowym i antychryście, jest na naszym kanale na YouTube. Polecamy też przesyłać dalej. No dobrze, ale tutaj ty, Iwan, jesteś taki negatywnie nastawiony do rządu Izraela, do Benjamina Netanyahu, do Likudu. A z drugiej strony no, mamy tą flagę żydowską Izraela obok polskiej i amerykańskiej. Mówimy, że Polska powinna być jak najlepszym sojusznikiem Izraela, no ale jednak rządzi tam partia Likud, rządzi tam premier Benjamin Netanyahu. No to czy to nie jest jakaś sprzeczność?
Nie, żeby było jasno, też ja uważam, że to jest lepiej, że Netanyahu wygrał niż ta lewica, bo lewica tak naprawdę nie zniknęła. Ten niebiesko-biały, biali, to jest lewica, po prostu wzięli tak jak tutaj PO pada, tak, i teraz pojawili się te nowe, nowoczesne i tak dalej. To jest dokładnie tak samo, więc ja cieszę się, że Netanyahu wygrał, bo on jest zdecydowanie lepsza opcja niż chciałbym powiedzieć PO. Niż ta lewica. To niewielka różnica. ale teraz tylko pytanie, co jakby... Co Netanyahu będzie robił i czy w ogóle uda się mu stworzyć tą koalicję, bo może tak być, że nie uda się i może uda się go jakby postawić przed sądem i wtedy może wcale nie będzie premierem Izraela. Ale jeżeli chodzi o sojusz i współpracę, to tak jak mówiłem, próbuję na wszystkie fronty jak najwięcej jakby punktów i zwolenników zgarnąć i widzieliśmy też, że w Izraelu organizował ten zjazd, nie pamiętam dokładnie nazwy, ale to taki zjazd dziennikarzy chrześcijańskich, to był już chyba drugi raz, czy może nawet trzeci, więc on tak próbuje na wszystkie fronty grać. No to jest, myślę, że dla nas i obecnej sytuacji to jest lepszy wynik niż by ta lewica wygrała, ta taka twarda lewica. Mhm. No ale mówię, że tam te różne frakcje będą kombinować i naciskać, żeby zadziałać w te komunistyczne strony, czy te dogadania z Arabami i z muzułmanami. I chciałem powiedzieć na tym wywiadzie z Andreasem Sztucem, że największą szkodę dla bezpieczeństwa i dla pokoju w Izraelu urządził ten ruch pokoju, nie ten ruch, co się nazywa się Pokój Teraz. Mhm. Dlatego, że na Bliskim Wschodzie i tak w ogóle w zasadach biznesowych, czy tam handlowych, czy na interesach, jak ty czegoś bardzo chcesz, to ty nie powinieneś pokazywać, że ty tego chcesz. Powinieneś pokazywać, że tam będzie ten pokój, niech będzie, nie, to nas i tak nie obchodzi, nie, tam i tak sobie poradzimy. A właśnie ten cały, to całe nastawienie, że my bardzo chcemy pokoju z Arabami, tam, żeby był pokój, to jest najgorsze, bo wtedy cena tego pokoju wchodzi do góry. A trzeba właśnie mieć taką postawę, że chcecie pokój, no to zaproponujcie coś, no i rozważymy to, nie? Benjamin Netanyahu, jak mówił Andreas Sztuc, też realizował przez jakiś czas plan pokojowy dla Izraela według Idź Pod Prąd, czyli zapraszał chrześcijańskich misjonarzy, żeby ewangelizowali Arabów, muzułmanów. Także z jednej strony miał trochę racji, no teraz poszedł w ten plan pokojowy autorstwa Donalda Trumpa. No ale my też popieramy Donalda Trumpa przecież. No to jeszcze zobaczymy, co z tego będzie, bo o wszystkim będą decydować te właśnie układy i kto dostanie jakie ministerstwo. Tam niektóre partie chcą te same ministerstwo, będą tam kombinować i robić układy, więc te ludzie, którzy wejdą, to tak naprawdę oni będą decydować o ruchy Netanyahu. I to otoczenie, które będzie miał, to decyduje, co będzie robić z tym planem pokojowym też. Rzeczywiście Netanyahu tak dość szeroko stara się budować ten swój, można powiedzieć, taką bazę polityczną, bo nasz gość, Andreas Sztuc, powiedział też o takiej ciekawostce, której chyba tylko Idź Pod Prąd możecie usłyszeć, że w tej ekipie, szeroko pojętej ekipie Netanyahu, znalazł się już jeden Żyd chrześcijanin, mesjanistyczny Żyd. On jeszcze nie pełni żadnej funkcji takiej oficjalnej, w sensie decyzyjnym, ministerialnym, ale jest doradcą samego premiera, jeśli chodzi o kontakt z mediami. Także propagandowo, tak, PR-owo. Dba o wizerunek. I to jest chyba jedno z pierwszych takich w tej historii powojennej Izraela uznanie tego środowiska mesjańskich jako Żydów. Ważne. Jako ważne. Że warto się do nich w jakiś sposób tam uśmiechnąć. Nie? Także to jest taka myśl
myślę, też ciekawostka ważna dla chrześcijan, że Netanjahu, opierając przyszłość Izraela na sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, też puścił, można powiedzieć, takie małe oczko do coraz większej, rosnącej populacji Żydów chrześcijan. Żydów, którzy nawrócili się do Jezusa Chrystusa, uznali Go za swojego Mesjasza i swojego Boga. Także to warto powiedzieć, o tym pewnie poza telewizją Idź Pod Prąd nie dowiecie się o tym nigdzie. Ale jeśli mógłbym powiedzieć coś teraz takiego krytycznego ogólnie o takim tym, rozwinąć tę krytyczną myśl o nastrojach w Izraelu. Niestety te nastroje troszeczkę przypominają poprzednie takie sytuacje, gdzie Izrael oparł się na sile ludzkiej i przegrał. Takie z historii takiej naszej wspólnej, to na przykład XVI wiek, jeden z rabinów, chyba krakowskich, powiedział, że Polska jest rajem dla Żydów. Nie? No, wszystko fajnie, tylko Polska się wzięła i zawaliła mniej więcej 100 lat później z okładem. Nie? Czyli oparcie przyszłości Żydów o jakiegoś człowieka, czyli państwo, no to też jest siła ludzka, ono nie daje gwarancji na przetrwanie dla Izraela. Bardzo podobna sytuacja była w czasie II Rzeczypospolitej. Rzeczywiście obóz syjonistyczny, czyli ten, który chciał odbudowy państwa żydowskiego, mocno oparł się na tej Polsce sanacyjnej, na obozie Piłsudskiego. To nawet w tych obszarach wojskowych przecież polskie wojsko szkoliło syjonistów, szkoliło przyszły zalążek przyszłej armii Izraela, no Anders później, to spora część, chyba 70% Żydów w polskim wojsku już zostało wtedy. To była taka decyzja obopólna, czyli Anders się zgodził na ich, powiedzmy, taką dezercję, ale nie było to ścigane. Chodziło o to, że oni wrócili do swojej ojczyzny i teraz już będą walczyć o przyszłość Izraela w Izraelu, nie? Czyli tak się skończył ten epizod, ale mówię, ten czas dwudziestolecia międzywojennego, kiedy z obozem sanacyjnym, z tą Polską przedwojenną, Żydzi właśnie syjonistyczni swoje bezpieczeństwo, swoją przyszłość upatrywali, no skończyło się no, upadkiem II Rzeczypospolitej i Holokaustem, bardzo strasznym losem, który Niemcy zgotowali dla Żydów. I dzisiaj niestety widzę podobną analogię. I profesor Sztuc o tym mówił, że ortodoksyjni Żydzi zaczynają upatrywać w Stanach Zjednoczonych takiego gwaranta przyszłości Izraela. Nie? I tego się bardzo boję, nie? Że praktycznie, jeśli weźmiemy Biblię, to nie ma innego narodu z tak szczegółowo opisaną historią od zarania dziejów tego narodu do chwili praktycznie obecnej, bo w ramach proroctw jest dzisiejszy stan Izraela też przedstawiony. Czyli patrząc na Biblię, możemy, to jest dla nas taki sztandarowy przykład losu narodu, nie? Czyli Bóg chce dla narodów jak najlepiej, no i teraz te narody albo będą to przyjmować, albo nie. I dzieje Izraela to jest no, sztandarowy tego przykład. I mamy, kiedy Izrael zbliżał się do Boga, wtedy rósł w górę, coraz lepiej się tam działo wszystkim obywatelom, państwo coraz mocniejsze i tak dalej. Kiedy Izrael zaczynał się opierać na człowieku, to różnie mogło być. Raz się na Egipcie tam próbował oprzeć i inni na przykład na Rzymie próbowali oprzeć przyszłość Izraela, na przykład właśnie Józef Flawiusz, to jest ten Żyd, który zdradził wręcz swój naród na rzecz Rzymian i myślał, że przy Rzymie i tak dalej. Czyli wtedy widzimy, że kiedy Izrael na człowieku próbuje oprzeć swoje bezpieczeństwo, no to praktycznie następuje katastrofa. I teraz niestety u religijnych Żydów następuje, a oni stanowią, można powiedzieć, tak jak w Polsce religijni katolicy stanowią taki trzon duchowy narodu, nie? Owszem, są ewangeliczni chrześcijanie, jest Idź Pod Prąd, ale to jest jakaś świadoma mniejszość, bardzo niewielka. No głównie no, to jest ta katolicka elita, czy tacy gorąco wierzący jakoś katolicy, oni duchowy taki, można powiedzieć, klimat narodu. Tak samo ortodoksi decydują o, jest oczywiście
rzeczywiście masa tam, powiedzmy, z 70% Żydów, takich tam niespecjalnie wierzących, nie? Tych ortodoksów, na ile byś oszacował? 10, 20%? No, gdzieś tak do 20. No właśnie, ale czyli no, to podobnie katolików wierzących jest tam gdzieś około 15%. No ale oni decydują o tym klimacie religijnym. I tu właśnie ortodoksi żydowscy upatrują w Ameryce dzisiaj bezpieczeństwo Izraela. Tego się najgorzej boję, bo to oznacza upadek, bo Bóg nie chce, żeby... Oczywiście nie mam nic przeciwko Stanom Zjednoczonym, kiedy... Jeśli chodzi o tak, kiedy politycznego artykuły, tylko, sojusznika. Tylko, że jeśli Żydzi, ci najbardziej religijni, mówią, że tylko Stany Zjednoczone im, czy Stany Zjednoczone im zagwarantują bezpieczeństwo, a nie zwracają się do Boga, przynajmniej jednocześnie, bo mówimy, zwracamy się do Boga, a politycznie mówimy, Stany Zjednoczone są naszym geopolitycznym sojusznikiem, tak mniej więcej my robimy. No to to jest okej. Okay. A oni jak gdyby mało mówią o Bogu, a bardzo dużo tak podniecają się tym, że Stany Zjednoczone są teraz tak mocno po ich stronie. Boję się, że tak jak pokazałem na przykładzie historii Polski i Izraela, i Żydów, bo wtedy Izraela nie było, że dokładnie taki sam zawód będzie, tylko że już teraz na skalę globalną. I to nie z winy Stanów Zjednoczonych, żeby było jasne. Chciałem coś do tego dodać, że u Żydów jest tak, że dlatego, że nie czytają Nowy Testament, to im brak tego puzzla, tego jakby scenariusza, i wtedy oni patrzą na siebie jakby, o, patrzcie, mamy państwo, nie jesteśmy narodem wybranym, to my idziemy w dobrym kierunku, nie? I tak powiedziała, że jakby zwracali się tam, mówili dzięki Bogu i Stanom Zjednoczonym mamy tego sojusznika, oni to robią, tylko to jest wszystko tylko gadka, nie? Go słowa. Chwała tam Panu, bez rata szem, to jest ze pomocą Pana, nie? Ale to tak tylko gadają, a tak naprawdę stawiają na człowieka. I jeszcze też ciekawostka, co było w tym naszym wywiadzie z Andreasem Sztucem. Piotr Setkowicz zapytał, kto ma bardziej dość tego konfliktu, Arabowie czy Izraelowie. I potwierdzam, że to, co Andreas Sztuc powiedział, to tak naprawdę jest, że Żydzi, oni już tak zcywilizowani, nie, że oni bardziej taki skłaniają się do cywilizacji Zachodu, że oni już mają dość tego konfliktu i to prędzej oni pójdą na jakieś ustępstwa, żeby właśnie ten pokój odzyskać, niż Arabowie. Arabowie już mają takie twarde karty nastawione na taką ciągłą wojnę, a właśnie Żydzi będą gotowi na wielu ustępek, żeby właśnie zgodzić się na ten pokój, bo oni bardzo, bardzo tego chcą i tak jak mówiłem wcześniej, pokazują to jest głupie, nie? Bo ty nie wchodzisz do sklepu i mówisz, bardzo chcę ten sprzęt, ile on kosztuje, bardzo mnie na nim zależy, nie? Zachodzisz, a co to za zapłacę sprzęt? Każdą cenę! Tak, tak. Ile kosztuje, a co to za sprzęt? Każdą cenę. A co to robi? A ile kosztuje? Nie, od razu wychodzę, nie? To my mówiliśmy... Zapomniałem, jak handlować. Już, no właśnie, a podobno tacy dobrzy są w handlu. Negocjacjach handlowych, Żydzi, tak. No, niestety. Niestety, ale my mówiliśmy już o tym no, kilkukrotnie w naszych programach, co powinien zrobić Izrael, jaki powinien być ten plan pokojowy, ale jakbyście mogli jeszcze raz w kilku słowach już na zakończenie tego tematu, bo jeszcze jutro, mam nadzieję, wrócimy do niego. Jutro zapowiedziany jest też gość specjalny, Eli Barbour, także już dzisiaj anonsuję i zapraszam na kontynuację. Jutro będziemy wiedzieć więcej. Myślę, już te może się jakieś pierwsze koalicyjne jakieś, rozmowy dokładnie, albo jakieś informacje o planie pokojowym zobaczymy. Jeszcze myślę, nie. Że to dopiero po świętach, bo też na czas świąt przyjeżdża do Izraela ogromna ilość pielgrzymów z całego świata, chrześcijańskiego głównie, także myślę, że nie będą chcieli wrzucać, jak to się mówi, takiego granatu do tego, także jeszcze to się tak przez 2 tygodnie mniej więcej spokojnie, bo tam nie wiem, czy prawosławne święta, jak tam wypadają w tym czasie. No w każdym razie koniec kwietnia to dopiero, lub początek maja, to dopiero ten czas, kiedy myślę, że dowiemy się szczegółów tego planu pokojowego. Ale już wcześniej mogą być tak zwane pierwsze balony próbne. Zobaczymy. Co w takim razie może zrobić Izrael, czy mógł zrobić Izrael Benjamin Netanyahu? No, Donald Trump, jego największy sojusznik Ameryka, proponuje mu ten plan pokojowy.
no, trudno się nie zgodzić na niego, przecież to są najwięksi przyjaciele, tak, Izraela, który jest osamotniony. Z jednej strony wiemy, że ten antysemityzm faktyczny w Europie wzrasta, o tym mówiliśmy między innymi z Tomaszem Sandelem, szefem ECI, a z drugiej strony radykalizacja islamu w państwach arabskich. Izrael jest osamotniony, no i wiemy, uśmiecha się trochę do Chińczyków, trochę do Rosjan, no ale przychodzi Donald Trump do Białego Domu i przenosi stolicę, ambasadę do Jerozolimy, uznaje Jerozolimę jako stolicę Izraela, nawołuje swoich sojuszników. Teraz ten plan pokojowy, no co mógł zrobić Izrael? Przecież no nic, tylko przyjąć to. A wy to krytykujecie. Nie, no jeszcze nie krytykujemy, tylko ostrzegamy. Tak naprawdę dużo dzieje się poza kulisami, czego nie widzimy, bo ja na przykład widziałem taki hebrajski, po hebrajsku był materiał odnośnie państw arabskich, szczególnie tych z Arabskich Emiratów i te państwa arabskie, które tam tak po cichu uśmiechają się i jakby w kierunku Izraela. I tak naprawdę jest dużo tych państw, które by chcieli współpracować z Izraelem, tam jakąś tam pokój mieć, jakieś interesy mieć, i niektóre z nich też mają te interesy po cichu, ale właśnie zastanawiałem się pomiędzy tym, czy jak zareagują te reszta tych krajów, takie jak Iran na przykład, czy te inne bardziej ekstremalne, nastawione islamskie, zdominowane przez islam kraje. Mhm. I wiem, że no to faktycznie jest możliwe, bo widzimy też ten szczyt w Warszawie, że, który odbył się odnośnie pokoju na Bliskim Wschodzie, że coś tam mocno kombinują i ten taki centrum handlowy albo jakieś takie dogadanie na interesy, bo to jest taki teren, gdzie interesy się liczą mocno. Mhm. I tam nawet można w niektóre sprawy taki konfliktowy, dzięki temu, że jest jakiś interes do Ukrainy, jakoś to można pogodzić, tam kogoś się zdradzi, kogoś tam zamknie, się zabije i będziesz miał jakieś takie umowy. Więc to naprawdę jest możliwe, że coś tam szukują, jakoś chcą obejść te ekstremalne kraje, Iran, żeby tam upadł, te pozostałe, no bo Iran to jest głównie największy sponsor terroryzmu, nie? Mhm, tak. I najbardziej nienawidzą Izrael. I całkiem możliwe, że oni jakoś tam coś sobie kombinują. Arabowie tak naprawdę, mimo tego, że nastawieni tak bardzo wojowniczo, to oni też mają dość tej wojny. Widzieliśmy to w Gazie, jak byli te protesty, strzelaniny tam byli między Arabami. I tak naprawdę Arabowie, oni nie są jednolitym narodem. Oni mają te wojny wewnętrzne i tam pomiędzy tymi małymi wioskami i pomiędzy tymi państwami też. Więc tak naprawdę całkiem możliwe, że ten plan pokojowy, ta propozycja, co widzieliśmy z tego wywiadu z Grimblatem, że oni chcą zaproponować Arabom i muzułmanom coś innego, tym państwom muzułmańskim coś innego, co jeszcze do tej pory nie proponowali. I myślę, że tak jak wracając do tego materiału, co oglądałem, i te interesy, które oni tam wspominali, To jest całkiem możliwe, że zobaczymy jakiś taki totalny nowy układ i kilka z tych głównych graczy do tej pory będą jakby wycięte z tego i coś takiego... Zastąpieni innymi, tak. Tak, tak. No tutaj ta decyzja sprzed paru dni administracji Trumpa uznania wojska tej strażników rewolucji, tak. Czy jak się to tam nazywa, za organizację terrorystyczną, no pokazuje właśnie działania już takie praktyczne w tym kierunku, że takich najbardziej, można powiedzieć, zacietrzewione strony zostaną utrącone po to, żeby reszta się dogadała w jakiś sposób. Jak to jest to, co widzimy, to można sobie wyobrazić, co jest poniżej, co nie wiemy. Tak. Mhm. Naprawdę taki mocny sojuszy knują się tam gdzieś poza kulisach, o których w ogóle nie wiemy, dopóki oni się nie staną. Pytasz, co Izrael mógłby zrobić. Izrael, moim zdaniem, dzisiaj
jest państwem troszeczkę podobnym do Polski w takim sensie pustki duchowej, czy raczej głupoty duchowej, nie? Że brakiem Bożej mądrości. Nie? Początkiem mądrości, jak mówi Biblia, jest właściwa relacja do Boga. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, tak na przykład Salomon nauczał swojego syna, Księga Przysłów w Starym Testamencie, możecie sobie sprawdzić i później ta myśl w różnych odcieniach jest pokazywana w całej Biblii. Dlatego narody, które nie są blisko Jezusa Chrystusa, nie mają Bożej mądrości. Nie? I to dotyczy Polski, rządzonej przez skomunizowanych katolików, czyli przez katolicką komunę, katokomunę, mówi się to w skrócie. I tak samo Żydzi są na etapie jeszcze powszechnej niewiary w Jezusa. Jeśli byśmy sięgnęli do Starego Testamentu, do Księgi Ezechiela, 37 rozdział, tam jest takie proroctwo o Dolinie Suchych Kości. Ja je odczytuję, nie wszyscy zapewne chrześcijanie się z tym zgadzają, ale odczytuję je właśnie w taki sposób, że najpierw Bóg zbierze razem Żydów jako państwo bezbożne, można tak powiedzieć, państwo świeckie, to się tak nazywa niekiedy, ponieważ tam z tych martwych, suchych kości rozrzuconych po całym świecie, one zostają zebrane razem w jednym miejscu, no to rozumiem, gdzie mają się Żydzi zebrać, w swoim miejscu, które dał im Bóg. I obrastają ciałem, zaczynają żyć. Ale prorok Ezechiel, który to widzi, mówi: Panie Boże, ale to jest ciało bez ducha, nie? Mówi: spokojnie, zaraz dam mu ducha. I rzeczywiście, kiedy przenosimy się do Nowego Testamentu, do listu do Rzymian w rozdziałach od 9 do 11. Akurat profesor Sztuc na tym pisze chyba czy swój doktorat, czy już jakąś wcześniejszą pracę naukową. Mówi właśnie o tym, że Nowy Testament również pokazuje, że w czasie, kiedy Żydzi są w niewierze, wtedy Ewangelia dociera do pogan. Budują się kościoły w innych narodach. Ale na koniec dziejów, kiedy już wszyscy pogani wejdą, tak mówi list do Rzymian, apostoł Paweł, nauka apostolska, wtedy nastąpi nawrócenie całego Izraela. To jest już proroctwo Nowego Testamentu, proroctwo apostoła Pawła, czyli to świeckie państwo kiedyś w przyszłości, jeszcze nie teraz, stanie się państwem wierzącym, ten naród stanie się narodem wierzącym w Jezusa Chrystusa. Czyli dzisiaj on jeszcze jest pogrążony tak jak Polska, która też masowo, można powiedzieć, jest odwrócona od Jezusa Chrystusa, że jest pogrążona w głupocie politycznej. Ale jest nadzieja, ponieważ coraz więcej Żydów nawraca się do Jezusa Chrystusa. O tym też mówił Andreas Sztuc, ale to jest jeden ze znaków końca świata. Tak, ale ja myślę, że nadzieja, jeśli chodzi o ten plan pokojowy, bo o nim tu mówimy, jest całkiem gdzie indziej. Nie w nawróconych Żydach, to tylko gdzie jest w nawróconych Amerykanach. I o tym też mówią Żydzi, rabini żydowcy mówią, że czynnikiem, który będzie decydujący, jeśli chodzi o przyjęcie lub nie tego planu pokojowego, będą ewangeliczni chrześcijanie w Stanach Zjednoczonych. Bo to jest ta część świadoma, najlepiej zorganizowana, świadoma część ludzkości, mówię o chrześcijanach nowonarodzonych, którzy mają wpływ na politykę największego mocarstwa w świecie. No i ale Trump... w tych kościołach już od lat ta herezja, że chrześcijanin nie powinien się angażować w politykę, no czy interesować politykę, od lat jest sączona jednak. Jest sączona, ale to wiecie, większość Amerykanów to od razu się puka w głowę. Nawet część Polonii, ja przypominam sobie sytuację z jednego z kościołów pod Chicago, gdzie właśnie taki dziwoląg pastor zaczął wygadywać takie herezje, to później przyszła taka herszt kobita Polka, ale już wychowana w Ameryce, mało mu nie lutnęła normalnie i tak się wił, tak spieprzał przed nią, jak ona go tam wytarmosiła po tym kazaniu, to już nigdy więcej nie chciał z nią gadać, także wiesz, Amerykanie to jeszcze tacy głupi nie są, żeby słuchać takich zdrajców pastorów, ale rzeczywiście te herezje przeróżne, komunistyczne, pacyfistyczne tam wchodzą, ale wracając do tej nadziei, jeśli ten plan będzie miał te elementy takie, powiedzmy,
niszczące, zapowiadające zniszczenie Izraela, to tymi, którzy staną przeciw temu planowi, nie będą Żydzi, bo oni są nieświadomi i jeszcze łatwo, tak jak powiedziałeś, nawet za pomocą jakichś korzyści, na przykład tych ortodoksów, będzie zwieść, tylko chrześcijanie amerykańscy, którzy czytają Biblię i znają te proroctwa, o których my codziennie mówimy, to oni mogą wpłynąć na Trumpa, dlatego Trump teraz stoi na takim bardzo śliskim gruncie, bo ma zaraz elekcję powtórną i obiecał ogłosić ten plan pokojowy. Dlatego tu widzę jakiś element powstrzymujący te elementy takie diabelskie w tym planie. To są chrześcijanie amerykańscy. To oni nie zgodzą się na głupotę dla Izraela. No właśnie, ale istnieje pewien problem. Pamiętacie, tu chciałaś spoilerować. To jest taki moment zapisany w Biblii, że wszyscy chrześcijanie nagle zostaną przez Jezusa zabrani do nieba. Nazywa się to porwaniem Kościoła. Najjaśniej o tym mówi apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan, ale i Jezus o tym mówił, mówiąc: dwie będą mleły, jedna zostanie pozostawiona, jedna zabrana. Dwóch będzie pracowało w polu, jeden zostanie zabrany, znaczy pozostawiony, drugi porwany i tak dalej. Także jest taki moment w historii Kościoła, czyli zakończenie historii Kościoła, zwany właśnie porwaniem Kościoła. Jezus, przychodząc, najpierw zabierze wszystkich chrześcijan. I wtedy, zobaczcie, ten czynnik powstrzymujący, ten diaboliczny plan pokojowy, czy jego diaboliczne elementy znikają. Dlatego myślę, że teraz poznamy tylko te, powiedzmy, neutralne bądź dobre dla Izraela elementy tego pokoju. A gdzieś w drugiej szufladzie czekają te elementy diaboliczne. I w momencie porwania Kościoła, to te diaboliczne elementy zostaną uruchomione, ale grunt już będzie przygotowany. Dlatego tak ważne patrzeć na to, niektórzy ludzie myślą o tych scenariuszach, mówią, a tam gdzie, niemożliwe. Ale jak patrzeć na to pod kątem tego, że nie będzie tej soli, no to jest, stanie się całkiem możliwe. Całkiem możliwe, i o tym rzeczywiście możecie przeczytać w Nowym Testamencie. I w Starym też jest dużo o końcu czasów. Jest wysyłamy film. Wam Nowy Testament. Płacicie tylko za koszty wysyłki. idźpodprąd.pl/sklep. Tam w różnych formach. Taki najmniejszy, bardzo kieszonkowy, tu pasuje. Zachęcamy do tego. Jeśli ktoś by się chciał śmiać z tych proroctw biblijnych, to przypominam taki test przed paru miesięcy. Na Sylwestra, na koniec roku, w takiej przemowie podsumowującej i zapowiadającej przyszły rok, powiedziałem: szukajcie w najbliższym roku takiego wydarzenia, jakiejś konferencji, jakiejś umowy, jakiegoś międzynarodowego porozumienia pod tytułem Pokój i Bezpieczeństwo. To mówiłem 31 grudnia 2018. 11 stycznia już ogłoszono konferencję Pokój i Bezpieczeństwo, związaną właśnie z Bliskim Wschodem w Warszawie. No, a propos, no i co, jeszcze śmiejcie się dalej! Pokoju i bezpieczeństwa, to też czytamy w naszej najnowszej broszurze. Komisja Europejska chce wzmocnić swoją współpracę z komunistycznymi Chinami w celu zrealizowania wspólnych zobowiązań dotyczących wszystkich trzech filarów ONZ: praw człowieka, pokoju i bezpieczeństwa oraz rozwoju. To więcej o tym właśnie w tej ulotce idźpodprąd.pl. Tam wszystko znajdziecie. Ja tu tylko prośba do naszego wozu technicznego. Jakbyście znaleźli ten wycinek właśnie z Sylwestra i na koniec może gdzieś puścimy, bo no żebyście zobaczyli, bo łatwo mówić i komentować coś, co się stało. Ja tam powiedziałam coś, zanim się stało. To troszkę trudniej, chyba się zgodzicie. I ostatnie pytanie jeszcze w temacie papieża Franciszka, w temacie duchowym, tak jak mówiliśmy, jeżeli chrześcijanie nie będą interesować się polityką, czy tym po prostu, co się dzieje na świecie, już ta polityka jest tak negatywnie przedstawiana. Chodzi o to, jakie są te oznaki czasu końca, jak przywódcy polityczni i duchowi, a tak naprawdę politycznie, jakim jest papież Franciszek, się zachowują. Mówimy o tym braterstwie z muzułmanami. Mamy
piękny plakat na krakowskim przedmieściu w Lublinie, a także na kilku innych ulicach, między innymi Jana Pawła II, są już takie billboardy. Jeden został zaatakowany i częściowo zniszczony, ten na krakowskim przedmieściu, o tym mówiliśmy wczoraj o 18:00. No, ale inne jeszcze wiszą, a mamy nadzieję na następne, ale to jest mała forma, którą możesz gdzieś na osiedlu, na tablicy ogłoszeń, tam gdzie wolno, w swoim osiedlu, w swojej gminie, w swojej wiosce, możesz wywiesić taki plakat. Do tego cię zachęcamy. Też jest dostępne u nas w sklepie, idźpodprąd.pl/sklep. Papież Franciszek mówi o tym, że jest potrzebne braterstwo z muzułmanami, że jesteśmy braćmi duchowymi i tak dalej. O to też pytaliśmy Andreasa Sztuca, możecie zobaczyć w tym programie politycznym, co odpowiedział. Ale czy Żydzi, ci ortodoksyjni Żydzi, są w stanie wejść do tej arki braterstwa z muzułmanami, czy będą częścią tej jednej światowej religii, którą chce stworzyć papież Franciszek, waszym zdaniem? Na pewno nie te starsi. Myślę, że nie. Chociaż ciężko powiedzieć, bo nie miałem bezpośredniego kontaktu z nimi. Ale dla nich, tak jak Andreas powiedział, najważniejsze to pieniędzy. I myślę, że przez pieniędzy na jakiś układ by mogli pójść, bo oni po prostu nic nie robią, tylko siedzą tam państwo im co miesiąc sypie tej karmy, więc Andreas tu też mówił, że nie pójdą na takie rzeczy jak ten LGBT i tak dalej, nie poprą to na pewno, bo oni tam bardzo, bardzo mocno nastawieni przeciwko temu, ale tak jak wiemy, ryba się gnije cały czas z głowy, głowa jest zgniła, i owoce też są gniły, więc to młode pokolenie, co teraz wchodzi, te starsze, co odchodzą, to nie wiadomo, na jakie ustępstwa oni pójdą. No tu analogia jest, jeśli chodzi o hierarchię katolicką. Tak, zobaczcie, dokładnie, że w 2003 roku, drugim roku, kiedy była ta kampania, a raczej propaganda na temat wejścia do Unii Europejskiej, Kościół katolicki początkowo był sceptyczny, a niekiedy nawet przeciwny. Ksiądz Tadeusz Rydzyk bardzo ostro występował przeciwko wejściu do Unii Europejskiej. Biskupi różnie się wypowiadali i tak dalej, a potem nastąpił przełom. Wzięto wszystkich biskupów katolickich, przynajmniej tych najważniejszych, do komfortowych autokarów i zawieziono do Brukseli. I oni wrócili odmienieni. Czyli musiano im zaświecić po oczach złotem, pokazać, jakie pieniądze dostanie Kościół rzymskokatolicki, jakim beneficjentem będzie po wejściu do Unii Europejskiej. I rzeczywiście Kościół rzymskokatolicki jest największym beneficjentem na przykład dopłat do ziemi w Polsce i jeszcze na zabytki, jeszcze na jakieś tam inną działalność, taką, śmaką, figle, nie wiem, czy występy, tak jak ZUS sobie, występy tych stripteaserów męskich, też tam Kościół dostaje na to dofinansowanie, to już tam nie wiem, ZUS na pewno te pieniądze tam przeznacza. Widzieliśmy, pisowskie władze zafundowały taki pokaz. Mamy z tego też zdjęcia, pisały o tym media. W każdym razie tym biskupom zaświecono złotem po oczach i oni przyjechali i już jak jeden mąż zaczęli praktycznie gadać, że trzeba wejść do Unii Europejskiej. Papież oczywiście poparł. Na dywanik papież Jan Paweł II wezwał księdza Tadeusza Rydzyka na reprymendę surową i po przyjeździe ksiądz Tadeusz Rydzyk uszy po sobie położył i już zaczął mówić, no tak mówiliśmy, że to ta Unia to takie piekło, a to nie, to tam nie jest takie piekło, to taki czyściec, taki, no tam widzicie, rozumicie, no już tam jesteśmy przeciw, ale nie tak bardzo, nie? Także tak jakoś wybrnął z sytuacji, także widać, że tych ludzi o takiej faryzejskiej naturze rzeczywiście łatwo przekupić. I Andreas Sztuc, Żyd nawrócony, powiedział, że dzisiejsi ortodoksi to są w prostej linii potomkowie faryzeuszy z czasów Jezusa. To nie jest jakiś taki, że tak powiem, ten jeszcze bardzo starotestamentowy kierunek żydowski. To są właśnie potomkowie faryzeuszy z czasów Jezusa i tuż po. To jest dzisiejszy ta żydowska ortodoksja.
I to mówię, nie moje zdanie, tylko nawróconego Żyda, który żyje w Izraelu i wykłada na koledżu biblijnym, także człowiek, który ma, można powiedzieć, na dziś informacje, bo ty no, ostatnio mieszkałeś w Izraelu kilkanaście lat temu, profesor Sztuc no, mieszka dziś w Izraelu i on powiedział, że nastroje, takie oczekiwania jakiejś politycznej odmiany są ogromne wśród ortodoksów i to jego opinia jest, że jeśli ktoś w Izraelu miałby iść w tym kierunku tego pokoju antychrysta, to właśnie ortodoksi mogą być pierwsi. No to skoro tak mówimy. Jak polscy biskupi są pierwsi do wszelkiej globalistycznej zdrady w Polsce od 1950 roku. I to się dzieje. Już wspólne rozmowy i wspólne modlitwy z muzułmanami. Katolicy muszą się modlić do Allaha. Ale do nich, do tych ortodoksyjnych Żydów też dociera się Słowo Boże, jak widzieliśmy w tej sądzie. A niebawem pokażemy wam jeszcze materiał, gdzie też bezpośrednio to właśnie jeden na jeden głoszą Ewangelię takim... Jest dwa wypadki, o których już wiem, że głoszono im Słowo Boże i zobaczycie kolejną reakcję, bo wiem, że nasi widzowie bardzo, bardzo podobała się ta reakcja. Wszyscy to są ci wdzięczni materiał. Za udostępnienie tych materiałów, gdzie 53 rozdział Księgi Izajasza właśnie o Mesjaszu jest czytany współczesnym Żydom i jak reagują, czy jak reagują na opis Jezusa, ale jeszcze nie wiedzą, że to jest Jezus. Nie? Że co on zrobił, jak się zachował, że był taki kiedyś wielki Żyd, który się tak i tak zachował, co o tym myślisz? No i oni tam, no nie będę spoilerował dalej, ale to nie tylko, można powiedzieć, tacy Żydzi nie zaangażowani w hierarchię religijną, okazuje się, że rabini zaczynają się nawracać. A przypominam, to dzięki Iwanowi ta wiadomość, że w przedwojennej Polsce, w samej Warszawie było 4 synagogi, czyli mieli strukturę, mieli budynek, nie, organizację, mieli nauczycieli, pastorów, można tak powiedzieć, bo już chyba nie wiem, czy ich nazywali rabinami, czy pastorami, ale że 4 żydowskie synagogi mesjanistycznych Żydów były w Warszawie. Czy ktoś to słyszał normalnie? Ja się dowiedziałem dopiero, jak ty wyszperałeś to w internecie, nie? Wcześniej ta wiadomość, że Polska rzeczywiście była takim centrum początku tego ruchu mesjanistycznego. Myślę, że to jest temat warty do dalszego zgłębienia. To całkiem możliwe, bo większość Żydów było w Polsce właśnie. No, tak? A bardzo dużo Żydów wyjechało z Polski przed Holokaustem, bo mieli nos. Wyjechali wcześniej, pojechali do Izraela i jest bardzo dużo właśnie tych ojców założycieli, tych wspólnot mesjanistycznych Żydów w Izraelu do tej pory. Bardzo starszej daty ludzi, którzy od samego początku, jak tam byli wierzącymi. O tym, myślę, będziemy mówić też w kolejnych programach. Bardzo wam polecamy te programy z Andreasem Sztucem. Za chwilę po tym odcinku będziecie mogli zobaczyć wycinek, kiedy Andreas Sztuc mówi o tym, czy Żydzi przyjmą antychrysta jako nowego Mesjasza. A później, jeżeli damy radę, to pastor Paweł Chojecki o tym pokoju i bezpieczeństwie, tak zwane proroctwo ze stycznia, tak? Nie proroctwo, tylko odczytanie proroctw biblijnych. Odczytanie proroctw biblijnych autorstwa. Paweł prorokował, a ja tylko pokazałem wykład. Tak jak były ksiądz Jurek nam powiedział, że wystarczy czytać z zrozumieniem. Tak. I a propos czytania, to jeszcze raz... Ale do tego, żeby wiedzieć, kiedy się to wypełnia, potrzebne jest jeszcze, tak jak to mówił dziadek profesora Sztuca, śledzenie tego, co się dzieje w polityce. Bo inaczej nie będziesz wiedział, nie będziesz mógł powiedzieć, słuchajcie, to wszystko nabrzmiało do tego, że teraz ten wrzód się wyleje. Już przyszedł ten czas. Już widać, że wszystko jest gotowe. Jeśli nie znasz polityki, nie będziesz mógł odczytać Biblii, że to jest teraz. Proroctw biblijnych, znaczy dokładnie, w tym sensie. Wezwanie do tego, żeby obserwować pogodę, możecie... To Jezus mówił. Możecie przepowiedzieć, możecie zobaczyć zmiany, a nie potraficie odczytać zmian... Znaków czasu. Dokładnie. I po to jest między innymi ta ulotka, tutaj przede wszystkim podziękowanie dla pastora Pawła Chojeckiego, ale też dla Kornelii Chojeckiej, to przygotowanie merytoryczne, a przygotowanie graficzne Olga Gazda.
niesamowita ulotka i ją znajdziecie na megakościół.pl. Można także zamówić poprzez sklepik, pisząc na sklep@idźpodprąd.pl. I zachęcamy do rozdawań. Można taki pakiet rozdawać nawet tym młodym podczas strajków klimatycznych. Podwyżki rządu PiS skutkiem walki Unii Europejskiej ze zmianami klimatu. I apokalipsa to nie fikcja, bo teraz, jak wiemy, młodzież szczególnie, ona myśli, że ta apokalipsa, to ona będzie właśnie klimatyczna. A my pokazujemy, że człowiek nie ma wpływu na zmiany klimatu, a apokalipsa będzie, ale nie klimatyczna, tylko biblijna. Po prostu przyjdzie. A sam Bóg wyleje swój gniew. A nie matka natura, czy co wy tam sobie myślicie. Także tutaj mamy dwie... Tu kolejne jakieś zapowiedzi, nie wiem, czy w wiadomościach naszych były, ale tu jest kolejne straszenie gdzieś z Unii Europejskiej, że jeśli tam czegoś nie zrobimy, tego, to do 2030 tam wszystko się zatopi, zginie i tak dalej. Czyli zobaczcie, jaki oni... Tak, w Polityko to da. Taki artykuł, tak. Polityko, nie w Polityko, tylko Polityko, myślę, w Polityce mi się pomyliło. Polityko taki anglojęzyczny, amerykański ośrodek prasowy, nie? To taki artykuł właśnie bijący na alarm, że tu do 2030. Zobaczcie, że oni wręcz wyznaczają daty tego swojego ekologicznego końca świata, także sytuacja rzeczywiście nabrzmiewa. Teraz to nie Świadkowie Jehowy wyznaczają daty końca świata. Pamiętamy, że właśnie ta grupa religijna, nie mająca nic wspólnego z biblijnym chrześcijaństwem, to trzeba jasno podkreślać, to ona pod koniec XIX, na początku XX wieku, szczególnie chyba ostatnią datę, mieli 1970 rok, czy jakoś tak tam, co parę lat wyznaczała datę końca świata, później chowała te strażnice z tymi wyznaniami i tak dalej, żeby ten wstyd schować. My nie podajemy daty, bo to jest zakazane w Biblii, po prostu nikt nie zna tej daty, ale my ostrzegamy, to już jest tuż, to jest blisko, bo widzimy wszystkie znaki, które zaczynają się skupiać już tak, jak wiecie, jak szprychy do środka, do piasty i koła. Tej ulotce już to się wszystko pokazujemy, wypełnia. Jak rozpoznać znaki zbliżania się apokalipsy. Znajdziecie to, tak jak mówiłam, na naszych stronach. Ja jeszcze przypomnę, że ten strajk młodzieżowy, strajk klimatyczny ma się odbyć 12 kwietnia, czyli już w ten piątek. Możecie rozdawać te ulotki młodzieży, nauczycielom, kto się znajdzie na tym strajku, a już... Krótko jeszcze powiem odnośnie tej ulotki apokalipsy, że to naprawdę ciekawy temat dla młodych, bo wiele razy podróżowałem i jak zaczynasz od tego tematu, to ludzie od razu czekają się i zaczynają dopytywać, a co Biblia mówi. I ludzie też lubią technologię, tak wspominasz im o te znamienie bestii, to od razu zawiązuje się ciekawa rozmowa i też w Kazimierzu, jak byliśmy i robiliśmy tą sondę, którą może mam, pokażemy wam, to też od razu, jak tylko mówiłem apokalipsa, to od razu już tak mniej więcej zainteresowanie jakieś budziło i znali temat. No rzeczywiście, też ludzie niewierzący czują, że coś się zbliża ku końcowi, tylko tutaj nie myślę, że nie szczególnie w środowiskach informatyków jest duża świadomość tego, że ta technologia chipowania ludzi to jest tuż. To już wiecie, już mamy karty plastikowe, już są telefony, Chińczycy już testują na ludziach właśnie w obozach tych koncentracyjnych, czy w swoich zakładach pracy właśnie takie bransoletki identyfikujące, mówiące do człowieka i tak dalej. Stąd już jest tylko naprawdę malutki kroczek do chipowania ludzi jak bydło. Jak już człowiek przyzwyczaja się do technologii, tak, bardzo ciężko zrezygnować, bo to jest cały komfort, cały twój jakby bieżący komfortu, dzień ustawiony wokół tego, już nie będzie sięgał tam. Bez tego tam nie można namiarę. Żyć już tak, praktycznie. Tak, już przyzwyczaja się, bardzo ciężko z tego. A jeszcze do tego przyjdzie presja ekonomiczna. Słuchaliście w wiadomościach, w jaki sposób niszczy się religię w komunistycznych Chinach, żeby zburzyć wszelkie świątynie. Nie? Tam na przykład świątyni buddyjskiej był, ale to samo się zrobi. Nie łudźcie się, że porozumienie Franciszka z komunistami spowoduje, że chrześcijanie będą mieli jakiś lepszy los. Jak absolutnie. Jakieś Hania Shen są burzone także chrześcijańskie. Obowiązkiem chrześcijan jest troszczyć się nie tylko o swoją wolność, ale o wszystkich, o wolność wszystkich. Nie? Bo Bóg dał nam wolność, dlatego chrześcijanie mają się troszczyć o wolność wszystkich innych i dlatego
Stany Zjednoczone, chrześcijańska republika, wzorcowa, można powiedzieć, dla całego świata, dały wolność religijną wszystkim wyznaniom. I buddyści tam się dobrze mają, i Żydzi, tacy, śmacy, i owacy, i tak dalej. Także nie będę tego rozwijał, tylko wrócę do tego, jak z kolei ci globaliści, ten nowy system, który jest tak gloryfikowany, przecież porozumienie, teraz taki komunikat, bełkot, jak to pani Hania Shen, możecie sobie zobaczyć, a pani Hania Shen, mam nadzieję, że w piątek więcej o tym powie, bełkot, porozumienie Chiny, Unia Europejska, tam jest i wszystko, i globalizm, i te pierdy ekologiczne, i zrównoważony rozwój, i Tusk, no to już wiecie, co tam może być. O tym więcej powiemy o 18:00. Pani Hania już chyba pisze u siebie na blogu, ale wrócę do tego, jak ludzi się tresuje do tego, żeby się godzili na wyrugowanie religii takiej, która się nie podoba komunistom, z życia społecznego. Otóż wioski chińskie dostają pieniądze, jeśli zburzą świątynie swoje. A jeśli będą mieć kościół czy jakieś inne świątynie, nie dostaną dotacji od rządu. Owszem, część ludzi, to jest, szacuje 10-15%, dla nich wartości duchowe są najważniejsze. Mówi, dobra, nie dawajcie nam pieniędzy, my chcemy wolności religijnej. Ale 85% ludzi chce kasy, chce dobrobytu. I mówię, a to pies trącał tę świątynię, zburzmy świątynię, byle kasy dali. I tam są właśnie wypowiedzi tych buddystów, którzy mówią, no nawet poddaliśmy się, bo wiedzieliśmy, że ludzie nas zlinczują. Nie władza komunistyczna, nie policja, tylko ludzie by nas zlinczowali, jeśli byśmy chcieli bronić swoją świątynię. Zobaczcie, na jaką ogromną skalę już manipulacja społeczna, socjotechnika społeczna jest przez komunistów ćwiczona, że już się niszczy kościoły, niszczy świątynie, nie w wyniku działań policji i tego, tylko sami ludzie zniszczą swoje kościoły. To jest komunizm, który nas czeka. Globalny komunizm antyboży. Jest już też moje nauczanie, że to jest natura komunizmu. Tu się nie ma czemu dziwić. To jest natura komunizmu, jest już i po angielsku. Wyślijcie swoim przyjaciołom, Anglikom, czy Amerykanom, Australijczykom, Nowozelandczykom i tak dalej. Możemy podać link tego nauczania właśnie o naturze, o bezbożnej naturze komunizmu i dzisiejszego globalizmu. Polecamy, żeby promować, bo chyba w żadnym innym kościele takich nauczeń nie ma, nawet i nie tylko w Polsce, ale myślę, że na świecie jest mało takich pastorów, którzy tak mówią. Pastorów to jeszcze, przepraszam, że ci wejdę słowo, pastorów to jeszcze się znalazło, ale do tego trzeba kościołów. Kto chce tego słuchać? Dlatego spora część pastorów myśli podobnie jak ja, ale już nie ma odwagi mówić, bo się boi, że część ludzi odejdzie z ich kościołów. Jak wypędzić? A myśmy się umówili na mówienie prawdy, dlatego bardzo śmiało sobie poczynamy, zarówno w kościele, jak i widzieć pod prąd. Po prostu mówimy prawdę. Ale widzimy też oddolną presję jakby z zewnątrz tych kościołów protestanckich, na przykład w Polsce chrześcijańskich, że właśnie pastorowie czują tą presję od swojego społeczeństwa, od tej wspólnoty, że dlatego, że my nadajemy o takich treściach, to oni teraz też chcą tego samego i widzimy, że to zaczynają naśladować. Pojawiają się też odważni pastorzy i w Polsce, no da Bóg, zobaczymy. Pytajcie swoich pastorów, kiedy będzie u nich coś takiego. Kiedy będzie kazanie o komunizmie. Zapraszamy, no, na przykład u wolnych chrześcijan, popytajcie ich tam. Jak wypędzić? Co Biblia mówi o komunizmie, a mówi. Komunistów z kościołów po polsku i w języku angielskim już są dostępne. Te nauczania, a my polecamy wam nasz news na idźpodprąd.pl. Dewastacja kolejnego billboardu Idź Pod Prąd. Link znajdziecie w opisie filmu. Warto podać dalej. Informujemy, że wszelkie sprawy dotyczące sklepiku Idź Pod Prąd należy kierować bezpośrednio na adres e-mail sklep@idźpodprąd.pl. To bardzo ważne, bo to ułatwi nam pracę, bo jeśli sprawy sklepikowe wyślecie na kontakt, no to ktoś musi, kto obsługuje kontakt, musi przesłać to na mail sklepik, nie? Dlatego prosimy was bardzo, jest adres sklepiku, to wszystkie sprawy związane ze sklepikiem, piszcie, kierujcie na właśnie ten adres sklep@idzpodprad.pl. A już w niedzielę 5 maja o 17:00 czas patriotów. Podsumowanie akcji ulotkowej podwyżki rządu PiS skutkiem walki UE ze zmianami klimatu.
Czekamy na relacje z Waszych akcji. Piszcie na kluby@idźpodprąd.pl. A dziś o 19.30 zapraszamy Was na kolejny program z cyklu Którędy do nieba z udziałem naszego gościa podczas zjazdu chrześcijan, profesora Andreasa Sztuca, wykładowcę na Israel College of the Bible. Temat programu, czy Żydzi idą do nieba. Bardzo ciekawy program, oglądałam go na żywo, a Wy będziecie mogli go dzisiaj o 19.30 obejrzeć. Polecam i myślę, że będzie też ciekawy nie tylko dla nas, dla chrześcijan, ale także dla katolików. Warto im też podać dalej. Skoro Żydzi się nawracają, no to katolicy też powinni się nawrócić do Jezusa Chrystusa. W Polsce jest też spora ilość Polaków żydowskiego pochodzenia, także być może któryś z nich też zechce rzucić okiem na ten program. Tak jak mówiliśmy, po programie wycinek Andreas Sztuc o tym, czy Żydzi przyjmą Antychrysta. Także mówiliśmy o Twoim odczytaniu proroctwa o pokoju i bezpieczeństwie, a standardowo również pomyśl dziś temat kaszubski przykład. No, dzisiaj to bardzo polecam, szczególnie kobietom i kochającym je mężczyznom. Bardzo, no tak, pewna rzecz na Kaszubach mnie poruszyła, no i chciałem Wam ją pokazać z komentarzem. Ja bardzo Wam dziękuję za program. Był ze mną pastor Paweł Chojecki. Dziękuję. Redaktor Iwan Belostenko. Dziękuję. Dziękuję. My się widzimy w dogrywce po 18 po serwisie informacyjnym. Porozmawiamy o szczycie Unia-Chiny. Jeszcze... A jutro zapraszamy na też spotkanie z Elim Barburem. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Czy to można połączyć się z tym, o czym Biblia mówi, że przyjdzie Antychryst i może ci Żydzi wezmą go za Mesjasza? Oczywiście. Ja wierzę w to, bo wszystko jest gotowe tam na mocny człowiek, i który ma charyzmę i wszystko, i religiozna charyzma też. Wszystko czeka tam na taki ktoś, który umie fajnie mówić, i wszędzie widać ten plakat Baruch haba melech ha-Mashiach, zachętają Mesjasz. Czyli co to znaczy w języku polskim? Że witamy Król Mesjasz. To wszystkie to widać, te plakaty i nawet mówią i idą od drzwi do drzwi. U nas już byli teraz ten ostatni chyba pół rok, byli 3 razy ortodoksi misjonarze, można mówić, i chcieli przyjść i dać coś i mówić. To bardzo chcą to i czekają, i jest ten wakum, który czeka, że odwrócić wentyli, wszystko ciągnie, tak? I tak jak troszeczkę w czasu Jezusa, ludzie czekali na taki Mesjasz. Kiedy ja czytam to, gdy mówić będą, odczytuję to, że na świecie zostanie ogłoszony jakiś dokument, porozumienie, jakiś apel, no nie wiem, ale coś, co w jakiś sposób będzie dotyczyło całego świata, i świat wyrazi aplauz jakiś do tego. Tak jak właśnie przy tych agendach 2030 czy tych różnych porozumieniach z Marrakeszu. Gdy mówić będą, to wtedy nastąpi. Nie? Gdy coś takiego ogarnie cały świat, taka jakaś głupota, gdzie to pokój i bezpieczeństwo stanie się takim fetyszem lub prawem ogólnoświatowym, wtedy przyjdzie Jezus. Nie? To już jest taki znak, że o, to już. Jak to usłyszymy, to znaczy, że to już. Pytanie, czy to będzie w przyszłym tygodniu, czy za 2 tygodnie, czy za 3, to już nie ma wielkiego znaczenia. Jest podane, że to już, to będzie wtedy. Na luty 14 bieżącego, czyli już 2019 roku, w Warszawie zwołana została w Polsce konferencja poświęcona czemu? Słucham? A to już mamy w tytule. Zobaczcie, tytuł konferencji.
11 dni wcześniej mówiłem, że pojawi się jakiś dokument, jakieś porozumienie z tytułem Pokój i bezpieczeństwo. 11 dni. Proszę bardzo. Ja nie chcę powiedzieć absolutnie, że to już jest ten pokój, o którym mówi Biblia w wielu miejscach, zarówno w Apokalipsie Starego, jak i Nowego Testamentu. Ja tylko mówiłem, że w tym roku szukajcie tego typu zdarzeń w świecie. Bo tak jak czytamy Biblię i gazety, to zaczyna nam się to zlewać w jedno. A teraz witam tych Kubusiów Puchatków, którzy wmawiają chrześcijanom, żeby się nie interesowali polityką. Pamiętacie, jak mówiłem też w tych wykładach, Bóg w Biblii, Bóg w historii, Bóg w polityce. Ci ludzie wybijają sobie ewangelizacyjne zęby czasów ostatecznych, przedostatecznych dokładnie. Bo wszyscy ludzie niewierzący już widzą, że coś się dzieje, tylko szukają odpowiedzi, co to znaczy. Chrześcijanie mają te odpowiedzi, jasno objawione w Biblii. Widzicie, my mówimy 31 grudnia, a politycy mówią 11 stycznia z drobnym opóźnieniem. Mówią to samo. A komunistyczni oszuści, czy jełopy w kościołach, mówią wam, nie interesujcie się polityką. Już wiecie, jacy to szkaradni zwodziciele. Jak odsuwają was od zrozumienia tego, co się dzieje, co Bóg robi dzisiaj, w jakim momencie historii się znajdujemy. Jezus powiedział, umiecie pory roku rozpoznawać i ich nadejście. Umiecie pogodę przepowiadać, żeby się przygotować. To jeśli oszuści w kościołach nie umieją was przygotować do tego, co nadchodzi, co się dzieje, to wylądujecie z gołą dupą na deszczu albo na czymś gorszym. To mówię do przedstawicieli czy ludzi, którzy żyją w kościołach zwodzicielskich, którzy każą wam nie interesować się polityką, a nas obwołują sektą za to, że się interesujemy polityką. Drugie przyjście Jezusa związane jest z tym, gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo. Jakich więc znaków powinniśmy szukać w konferencji na temat pokoju i bezpieczeństwa, która ma się odbyć za miesiąc w Warszawie? Nie chcę powiedzieć, że to jest moment, od którego za 2-3 tygodnie przyjdzie Jezus, bo po pierwsze nie wiemy, co będzie jeszcze w tej konferencji, a po drugie nie wiemy, czy ona się skończy wszechświatowym porozumieniem. Ja tylko pokazuję, że już w najwyższym topie zagadnień międzynarodowych już jest fraza pokój, bezpieczeństwo i międzynarodowa konferencja. Na terenie, zobaczcie, panowania Kościoła Rzymskiego i Niemieckiej Unii Rzymskiej. Bo Polska, no, niestety należy do dwóch tych imperiów, które dzisiaj ze sobą współpracują. Czego więc powinniśmy poszukiwać w tym porozumieniu, które za miesiąc ma rozpocząć się rozmowa o nim w Warszawie? W nazwie, ale to już wiemy, o tym mówiliśmy na koniec zeszłego roku i sprawdziło się, mamy. Pokój i bezpieczeństwo w nazwie. To musi być. Centralnym punktem będzie pokój, przymierze, nie wiem jak się to będzie nazywało, dla Izraela. Zobaczcie, że Izrael do dzisiaj jest kluczem do światowego pokoju. To tak jak w Biblii, no, ale to wszystko jest przypadkowe. Trzecia cecha tego przymierza będzie się składało z części tymczasowej i tak przypadkowo całkowicie wyznaczamy ją na 7 lat. Gwarantem, czwarta cecha, nie będzie jeden naród. Nie będzie to przymierze między Żydami a innym państwem, Izraelem a innym państwem. Czy nie jeden naród czy państwo, ale jakaś światowa organizacja związana z Cesarstwem Rzymskim. W jakiś sposób ten
przygotowanie do rządu światowego. To jeszcze nie musi być rząd światowy, rozumiecie? Tylko przygotowanie, jakieś może 10 państw będzie sygnowało głównych państw, jak jest grupa G8, nie? A jakby tak tam jeszcze może towarzysza Putinka, nie? To już by było G9. A może jeszcze kogoś tam się dołoży i tam im może wyjść G10. Jak będzie G10, no to już wiemy, że jesteśmy, nie? Tu może się pojawić albo jedna organizacja, nie? Albo liczba 10 jakaś, nie? Nie wiemy, ale na pewno Rzym będzie w tym burdelu uczestniczył. To jest oczywiste. W jaki sposób Rzym da tam znać, nie? Czy może w ramach tego znaku możemy pokazać jeszcze ten znak papieskiej pielgrzymki do Maroka? Czerwony księżyc. Pamiętacie to skądś? To był znak tamtego przyjścia Chrystusa. Dzisiaj papież posługuje się tym znakiem. Dzisiaj Kościół rzymski ma czerwony półksiężyc na swoich sztandarach. Jak mówię, wielka prostytutka, to jest, bo półksiężyc obcina głowy tym, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa na całej ziemi. Wielka prostytutka, pijana krwią świętych. Będą mordować chrześcijan razem. Proszę bardzo, to już macie symbol tego. Wróćmy do naszych punktów porozumienia. Częścią tej umowy będzie świątynia żydowska w Jerozolimie. Oczywiście, tak jak mówi Księga Objawienia, z przedsionkiem ekumenicznym. Gołosłowne? Zobaczcie na to zdjęcie. Zdaje się to, jest ambasador Stanów Zjednoczonych w Izraelu. Tak? Czy przynajmniej był. A to jest zdjęcie Jerozolimy z makietą świątyni żydowskiej. CBDO. Czekamy na luty. Niezbyt tam jakoś emocjonując się, bo i tak widzicie, no wszystko wiemy. No. Mamy tam swoich agentów i wszystko nam wcześniej mówią, dlatego my z wyprzedzeniem 2-3, a niekiedy paruletnim wszystko wam o tym mówimy, nie? Tak, rzeczywiście niektórzy będą próbowali ten fenomen rozwikłać. My wiemy. Dlaczego wiemy? Ponieważ Bóg to objawił każdemu, także tobie. Tylko musisz uważać i zrozumieć, tak jak anioł kazał Danielowi. Uważać, czyli uważnie się z tym zapoznać i zrozumieć. Wtedy będziesz wiedział, będziesz mógł zapowiadać. Aha, to już to się zdarzyło, no to teraz to, a teraz to, to będzie cechowało to. No bo przecież ja nic więcej nie mówię, nie dodaję swoich wymysłów, tylko pokazuję wam to, co już jest w Biblii objawione. Nie prorokuję, tylko nauczam Biblii. To jest zadanie dzisiaj chrześcijan. Tam, w Słowie Boga, wszystko zostało objawione. A teraz powiedzcie swoim kubusiom w kościołach, drodzy pastorzy oszuści, nie interesujcie się polityką. Może ta rzeźba artystycznie nie jest piękna, ale dla mnie piękne jest to, co przedstawia. Zobaczcie, ten świat już praktycznie nie istnieje. Tego świata już nie ma, gdzie kobieta, narzeczona lub żona wypatruje swojego męża, który gdzieś daleko jest w pracy. Tu akurat w pracy na morzu. Ale ta rzeźba podoba mi się jeszcze z innego powodu niż tylko pokazanie tego tradycyjnego przez Boga stworzonego w Ogrodzie Eden modelu rodziny, że kobieta jest pomocą męża i wypatruje go, kiedy on jest daleko. Ta rzeźba pokazuje tęsknotę tej kobiety, pokazuje punkt koncentracji tej kobiety. Ona szuka wspólnoty ze swoim mężem. Ona tęskni za swoim mężem. Ona patrzy, gdzie on jest. Być może twój mąż nie jest rybakiem czy marynarzem. Ale czy czasem nie powinnaś w ten sposób patrzeć na niego, tęsknić za nim, szukać okazji do wspólnoty z nim, szukać tego, czego on chce i potrzebuje? Ten wzór dał Bóg.
Możesz być feministką, a możesz być mądra.